Zajmijmy się kolejnym pytaniem. Tak naprawdę Cieszyn może chyba tylko funkcjonować i rozwijać się pod względem turystyki. Taką mamy infrastrukturę, takim jesteśmy miastem i wszyscy o tym doskonale wiemy. Pytanie, jaki pomysł jest, co zrobić, by bardziej wyeksponować to, co mamy najcenniejszego w Cieszynie, co zrobić, by przyciągnąć turystów do naszego miasta i by to miasto tętniło życiem nie tylko w wakacje, ale przez cały rok. Szanowni Państwo, zacznę najpierw od obalenia tezy. Rzeczywiście turystyka jest ważną dziedziną, natomiast nie jedyną. Gdybyśmy brali pod uwagę stosunek osób wyjeżdżających za pracą z Cieszyna do osób przyjeżdżających za pracą do Cieszyna, to jest jak 1 do 2,4, czyli 1 wyjeżdża, 2,4 przyjeżdża do Cieszyna do pracy. Dużą naszą siłą, oczywiście obok turystyki, jest edukacja. Znajduje się tutaj mnóstwo szkół na bardzo dobrym poziomie. Po drugie szpital, największy albo jeden z największych zakładów pracy. Znajdują się też duże podmioty gospodarcze, ciągle jeszcze duże podmioty gospodarcze i w najbliższym otoczeniu Cieszyna znajdują się również duże podmioty gospodarcze. W tym roku lub minionym, przepraszam, czas szybko biegnie, często to trudno jest zapamiętać, tereny w czeskim Cieszynie pod inwestycje zostały właściwie wykupione. My mamy troszkę trudniejszą sytuację, bo mamy tereny pagórkowate, oni mają płaskie. Wobec tego mamy też inne przestrzenie, ale wracając już bezpośrednio do turystyki. Szczęśliwie podnosi nam się poziom turystów, podnosi w tym między innymi podnosi nam się poziom turystów z zagranicy. Oczywiście nie możemy tutaj spoczywać na laurach, dlatego dość mocne nasze zaangażowanie w kreowanie kolejnych imprez. Jest kilka takich, które no, warto tutaj już wymienić. Kino na granicy, teatr na granicy, Święto Trzech Braci. Właściwie kiedy zaczynamy wchodzić na płytę rynku w kwietniu, w maju, schodzimy z płyty rynku w październiku, niemal nieustannie coś się dzieje. Latem świetna letnia szkoła języka, kultury i literatury polskiej. W ostatnim czasie rekordowa liczba, blisko 200 uczestników z różnych stron świata. W tym coraz częściej przyjeżdżają ludzie, którzy zainteresowani są robieniem biznesu w Polsce, żeby tutaj się nauczyć tego języka. Jedną z takich podstawowych kwestii, którą chcemy połączyć Śląsk Cieszyński, czyli Cieszyn wpisać w inne miejscowości, jest promocja. Chcemy, żeby nasze wydziały kultury, instytucje za to odpowiedzialne spotykały się i wspólnie promowały. Proszę Państwa, ja może troszeczkę wstecz sięgnę, ale szybciutko. Były lata, kiedy Żory obok stały się pod strefą strefy ekonomicznej w Katowicach. Tam było bezrobocie sięgające około 30%, myśmy kwitli. Był duży napływ środków na początku lat 90. do Cieszyna. No jakoś to się nie przełożyło, że tak powiem, na tworzenie miejsc pracy. Turystyka. No niewątpliwie jeden z kierunków, ale ja nie sądzę, żeby byłby to priorytet. Cieszyn zasługuje na więcej. Ja nie mogę przyjąć takiej diagnozy, że Cieszyn się ma stać sypialnią Jastrzębia Żor, a może i Bielska. To były znakomite zakłady przemysłowe. Co się z nimi stało, to inna sprawa. Część funkcjonuje w innej formie właścicielskiej. Mamy świetnie kształconą młodzież, najlepiej zdającą matury w województwie śląskim. Mamy znakomite kierunki techniczne. Ta młodzież musi gdzieś pracować. To jest kwestia podstawowa według mnie. Druga sprawa, wspominał o tym pan burmistrz. Musi zostać połączony, ja tam za tym optowałem, bo nie nos jest dla tabakiery, tylko dla tabakiera dla nosa, zespolony miejscowości Śląska Cieszyńskiego. Jeżeli dojdzie do skutku to, o czym była mowa, że będzie połączenie bezpośrednie z Ustroniem i Wisłą, nie wiem na jakim to jest teraz etapie, kolej, będą przystanki gdzieś tam przy Usiu, przy Bażanowicach, no to wtedy też i również wtedy się rozwiązuje w ten sposób kwestia transportu. To musi żyć. Jedna miejscowość jest za mało. To tworzymy pewien kompleks, jedni mają to, drudzy mają to, trzeci mają to. Była kiedyś taka dyskusja, bodajże 2 lata temu, miasto w rozkroku. Czytałem ją z uwagą, ona potem jakby została ucięta. Wydaje mi się, że
pewna dywersyfikacja jest zawsze konieczna. Co jedno nie wyklucza drugiego, natomiast podstawą jest jednak to, żeby ludzie tutaj mieli pracę w dobrych, dobrze płatnych zawodach. No ja mam chyba to szczęście, że pracuję w Cieszynie od samego początku i to jest dobra praca w dobrej firmie. Mam nadzieję, że szukamy cały czas kolejnych pracowników do naszej firmy i na pewno nikt, kto pracuje w PPG, nie narzeka na pracę. Myślę, że jednak pytanie było, dotyczyło promocji, ja myślę, i turystyki. To, co mamy w tej chwili w Cieszynie, to na pewno nie jest zadbanie o to, żeby promować nasze miasto w odpowiedni sposób. Mamy choćby 11, nie wiem, czy Państwo wiecie, 11 różnych portali internetowych, na których można znaleźć nasze wydarzenia. Nawet mieszkańcy Cieszyna pytają nas w czasie spotkań, jak my możemy wiedzieć o czymś, że się będzie działo w Cieszynie, skoro my dostajemy informacje już po, albo szukamy na OX-ie, szukamy w innych portalach. Myślę, że mamy przygotowanych kilka tras turystycznych. Niestety, jak ostatnio próbowałam wejść na naszej stronie, to pod tymi trasami turystycznymi nie znajdzie się żadnej informacji. Nie mamy aplikacji komputerowej, takiej właściwie na smartfony. W jaki sposób powinniśmy się po Cieszynie poruszać? Gdzie są te szlaki? One są bardzo, bym powiedziała, w staroświecki sposób opisane. W związku z tym niestety o tej promocji powinniśmy jednak dużo mówić. Jest dużo pięknych miejsc w Cieszynie, o których nawet cieszyniacy nie wiedzą. Taki pomysł, jaki widziałam też w Pucku, zwiedzanie z przewodnikiem. Myślę, że w tym roku raz się odbyło w Cieszynie. W Pucku jest to co sobota. Można przejść z przewodnikiem po mieście i zobaczyć ciekawe miejsca. Myślę, że wiele takich nowatorskich podejść trzeba do tej naszej promocji turystyki i organizowania czasu dla naszych odwiedzających. Szanowni Państwo, pan burmistrz powiedział, że wzrasta nam ilość turystów. No można powiedzieć, no wzrasta. Rok do roku, w 2016-2017 wzrosł nam o 0,5%. No to wzrost straszny. No i powiem tak, ja myślę, że Cieszyn mógł być nakierowany na turystykę. Tylko tu trzeba parę elementów ze sobą połączyć. Po pierwsze, tak jak mówię, no dział promocji musi się nastawić na to, żeby to miasto wypromować poza płytą rynku i ewentualnie osiedlami, bo to trzeba wyjść w świat, wyjść w Śląsk, tak? Tam jest dużo ludzi, którzy chcą podróżować, są młodymi emerytami górniczymi i chcą jeździć, chcą zwiedzać. Ja rozmawiałem z kilkoma przewoźnikami, mówią, my chcemy tutaj przywozić ludzi, tylko dajcie nam szansę, żeby była dobra współpraca z miastem. Druga rzecz. Musimy oczywiście małymi krotkami, tak jak pan burmistrz mówił, no mamy szczupłe tereny inwestycyjne, no ale jakieś są, więc może jednak trzeba zachęcać tych inwestorów, żeby pomalutku rozwijać tą bazę noclegową, ale oni muszą widzieć, że wzrost turystyki jest realny, a nie na poziomie 0,5% rocznie. Więc proszę państwa, tak myślę, że to miasto ma wiele walorów i musimy je po pierwsze reklamować, tak mówię, dział promocji musi wyjść na Śląsk i my musimy mu w tym pomóc. Tak samo znowu jest to powiązane z pierwszym tematem, czyli transportem, tak? Czyli znowu wracamy do transportu międzygminnego, między dużymi miastami. Musimy wszystko zrobić z innymi gminami, żeby te połączenia kolejowe jednak znowu ruszyły, bo to też przyciągnie do nas ludzi. I kolejna rzecz, tak samo współpraca, jeśli chodzi z przedsiębiorcami, tak, w tym zakresie. Ale oni są najbardziej elastyczni, jak poczują w tym interes, sami zaczną się zmieniać pod ten turystyczny trend. Dziękuję.
Mogę zaczynać. Tak, dziękuję. Nie będę dyskutować z tym, czy turystyka jest rzeczywiście tym priorytetem, czy nie. Uznaję, przyjmuję taką tezę. Po prostu mam się do niej odnieść. I teraz tak. Uważam, że po pierwsze odbiorca, czy też turysta bardzo się zmienił. Jest tak, socjologia określa go jako wszystkożernym. Zależnie od tego, w jakim domu się kształciliśmy, jeden będzie słuchać Bacha i Britney Spears, a inny będzie słuchać Bacha, Stockhausena, Britney Spears i jeszcze Franka Zappę. I ta nasza wszystkożerność tak samo odnosi się do naszej turystyki. Dzisiaj nam nie wystarcza pójść na Wieżę Piastowską czy do Rotundy. Potrzebujemy więcej atrakcji. Dla starszego pokolenia, ze względu chociażby na ograniczenia motoryczne, prawdopodobnie tak, to jest tyle. Natomiast każdy, kto jest kształcony już w tym nowoczesnym, ponowoczesnym właściwie świecie, będzie mieć potrzeby znacznie szersze, znacznie więcej. I trzeba się do tego odnieść. Myśmy w Świetlicy, jak również podczas zajęć na uniwersytecie, ćwiczyli różne formy tak zwanej alternatywnej turystyki, która się spotyka zawsze z niesamowitym zainteresowaniem. Chociażby szlak przemytników w Cieszynie, przyszło mnóstwo ludzi i chcieli słuchać i oglądać mimo deszczu. I jeszcze chcę powiedzieć, że oczywiście należy uwzględniać wszystkie te rzeczy, które wynikają ze współczesności, czyli globalizacja, czyli inny turysta i nasza odpowiedź jedna z jest wprowadzić innowacyjne narzędzie tworzenia odpowiedzi na takie pytanie, czyli jaką turystykę. Sami tego nie wymyślimy. To młodzi, my proponujemy Radę Miejską wskrzesić, żeby ona zaczęła pracować, wiedzą dobrze, co jest młodym potrzebne. Jak i obywatele, wiedzą jak na to odpowiedzieć. Tu mamy propozycję paneli obywatelskich, coś co funkcjonuje już w niektórych miastach, na przykład w Gdańsku, w Sopocie, świetnie funkcjonuje. Dostają obywatele za udział w takich panelach losowo wybrani, reprezentujący zarówno wiek, płeć, jak i miejsce, znaczy obszar, dzielnicę, okręg. Dostają za to wynagrodzenie stosownie do miasta, bo na to są pieniądze i mogą decydować o tym, co jest ważne, co zmieni turystykę i jak nią zarządzać.